Cześć, witajcie na kanale Strategia TV, ja jestem Jacek i dzisiaj zrobimy mały przegląd sprzętowy. Jedziemy. W związku z tym, że zebrało mi się trochę gratów do pokazania i nie chcę robić takich obszernych recenzji, bo nie, postanowiłem wziąć wszystko razem do kupy i o tym wam opowiedzieć. Będzie to pasek, będą to kabelki i będzie to też jeden efekt. Także nawet sobie coś rozpakujemy, pooglądamy, opowiem wam, co o tym myślę, przetestujemy trochę. Ogólnie taki film na luzie, bardziej bez większego przygotowania, po prostu sobie pogadamy. Ogień. Kawunia gotowa, jedziemy. Pierwszym sprzętem, który wam dzisiaj pokażę, będzie pasek od Mono. Nazywa się The Betty. Jest to pasek long, czyli długi. Ogólnie skąd chyba tego paska używa Ola Englund. A ja go wyczaiłem, Paweł przyjechał do mnie pokazać swojego customa i sobie zobaczyłem, podejrzałem, że on ma coś takiego fajnego w środku i taki pasek dostałem na urodziny moje niedawne i będzie to pasek do mojego customa, który właśnie powstaje, właśnie się kończy produkować. Dlaczego ten pasek? No w sumie Paweł mnie namówił, opowiedział mi trochę o nim. Słuchajcie, pasek jest podobno z niezniszczalnych materiałów. Tutaj mamy w środku gąbkę neoprenową. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest neopren, z tego się robi kostiumy do nurkowania. Jest to bardzo elastyczne. Dopasowuje się bardzo do ludzkiego ciała, także powinno być spoko. Pasek jest w tym arę szeroki, gdzieś ma prawie 10 centów, także fajnie będzie trzymał gitarę. Mimo tego, że będzie lekka, to i tak myślę, że zawsze to na plus. Z ciekawostek, tutaj widzicie, ma taką inną podszewkę, ma taką elastyczną, jakby sztuczną, a tutaj ma taką mięciutką. Z ciekawostek, tam jest kieszonka na kosteczki albo na coś innego. Kurde, no pierwszy raz widzę taki patent, bardzo fajny. Co tam jeszcze? Tutaj przywieszka na pasek, tak, jest jakby z takiej sztucznej skóry, no solidnie, to jest metalowe, to się łączy. I z tyłu tak samo, do skracania, to też jest chyba metalowe, do skrócenia i wydłużenia. Końcówka też ze sztucznej skóry, bardzo solidna. No i tutaj też mamy sztuczną skórę, wszystko jest tak sposzywane. Mega pewnie jest napisane Design in California, ale znając życie, to pewnie made in China, nie? Standardowo. No, ty proszę bardzo. Uwielbiamy to, nie? Uwielbiamy to. Design in California, made in China. Pasek występuje w dwóch długościach, drugiej i krótkiej. Oprócz tego może są dwa kolorki. Taki czarny i wojskowy. Jakoś tak, taki dziwny, możecie sobie sprawdzić. Rzucę wam linka oczywiście na dole na stronę. O, Scott Ian z Anthraxa na tym niby gra sobie. Może i gra, nie? Ogólnie na razie nie będę go testował w boju, bo czekam w końcu, aż gitara się skończy robić. Znaczy Przemek ją skończy robić. I w ogóle nie będę tego testował w żadnym boju, ale ogólnie wydaje się, że powinienem być zadowolony. Jak się z gitara zrobi, przetestuję go na stojąco przez te 15 minut, no to wam dam znać, czy warto, czy nie warto. Ale w ogóle przy recenzji gitary na pewno o tym wspomnę, także to był pierwsza rzecz na dzisiaj. Łyk kawusi, zdróweczko wasze. Druga rzecz. Wyczaiłem, bardzo chciałem wydać jakieś pieniądze i pewnego wieczoru trafiłem na Guitar Center i znalazłem tam właśnie te kabelki na jakiejś wyprzedaży, nie pamiętam ile kosztowało. Wychodziło niecałe 30 zł za jeden przewód, tu macie 6, chyba 100, no także 150 czy 160 zł. Jeszcze miałem jakieś punkty, darmowa przesyłka, także całkiem spoko to wyszło. Tyle co w zasadzie, jakbym chciał robić jakieś lepsze kable, to właśnie tyle za jakiś krótki kabelek wychodziło. Jeszcze tego nie otwierałem, widzicie, specjalnie chciałem wam pokazać. O co tu chodzi? One są, tak jak George Lesy, których używam, bez lutowania. Kurde, nie wziąłem nożyczek. No nie. Obcinamy kabel na równo, wkładamy do jacka i przykręcamy taką śrubeczkę króciutką. Tutaj w ogóle wszystko jest w zestawie, nie? To do zrobienia tych kabli. Mamy tutaj 6 par, 6 sztuk jacków, no i jest taki kabelek.
Zaraz to spróbuję rozporcelować. Pewnie będę musiał iść po nożyczki. Wiedziałem, że muszę iść po nożyczki. I nie poszedłem. Ogólnie zrobię to, ten kabel, zrobię taki długi, bo nie wiem jeszcze jak go będę ciął, więc zostawiam sobie długi, 3,5 metra jest. Zrobimy sobie i wykorzystamy go do testu kolejnego i sprawdzimy jak to działa. Taki unboxing w ogóle. Co jest fajnego w tych wtykach, że one działają zarówno jako takie na proste, nie? Możemy sobie ten kabelek wygiąć i mamy jack kątowy. W sumie jest to mega rozwiązanie, naprawdę. Czekajcie, bo muszę wyciągnąć resztę tych gadżetów. I mamy taki śrubko wkręt. Tak to działa. No. I te śrubeczki do tych wtyków. Takie jak do ustawiania wysokości strun, coś takiego. Dwa potrzebuję. To się wytnie, nie? Idę po nożyczki, bo nie mam nawet jak kabla rozparcelować. Be right back. Co tu mieliśmy? Aha, musimy otworzyć kabelek, nie? Wszystko spoko. Fajnie, że można to sobie zrobić samemu, w sensie, że są kabelki. W sensie, że śrubokręt dają, ale jak już sobie wszystko robić samemu, to wszystko. I jacki też, to też powinno się... Powinno być coś, żeby to było albo od razu otwarte, a nie nożyczkami walczyć z tym. Chociaż w sumie i tak to... Obcięcia. Aha, do JHLS-ów dają takie, nie dają, tylko trzeba sobie dokupić takie obcinaczki. Takie obcinaczki dają, że sobie można, wiecie, obciąć kabelek, nie? Dobra, na równo obcinamy. Nie będzie takie proste. Wyglądają jak JHLS-y. Tak samo. Zostałem słabe nożyczki mam. No i co? I tu mam włożyć i zrobić później dokrętkę, żeby masa była, nie? Dobra. Ja sobie krzyżaka zrobiłem sobie. A tu ma być płaski. No takie to malutkie nie da moje ręce. Ciekawe czy to działa w ogóle. No. Kręcimy. Mam nadzieję, że na równo ma być. Nic, zaraz sprawdzimy czy działa, nie? Proste. Drugi tak samo. Założę się, że nie będą działać. Jestem na 100% pewny, że nie będą. No powiem wam, że te śrubeczki dla moich grubych paluchów zmęczonych kopalnią. Wepnę do wzmacniacza, sprawdzę czy działa. Jak nie to zrobię jeszcze raz, włączę i wyłączę, żeby się was nie męczyć. Tak jak myślałem. Nie działa! Te testy na żywo są fajne, bo nie wiadomo, czy coś to działa, czy nie. No, wiem, że nie działa. Mamy pauzę i wrócę jak zacznie działać. A few minutes later. Dobra, co drugim razem się udało. Nie wiem czemu nie zadziałały za pierwszym razem. Chyba za słabo dokręciłem te wtyki, nie? No, tak jak mówiłem, można sobie go tak wyjąć. O, wtedy mamy kątówkę. Nie? Tak mamy prosty. Zaraz podepnę to kilę do gitary. Uwaga! Słyszycie? Sprawdzimy sobie, czy ekranowanie działa. Nic tutaj nie przebija, fajnie. Bardzo fajnie. Co? No powiem wam pierwsze wrażenie. Jest nad wyraz pozytywne. Miałem sobie zakupić tutaj. Miałem sobie zakupić, czekajcie, zbliżę się trochę, co? Będzie lepiej widać. Miałem sobie zakupić cały set tych Adam Hallów i poskładać, ale nie wiem czy przypadkiem takiego czegoś sobie nie sprawię, jeszcze jeden albo dwa i na tych bossach wszystko nie połączę, tak mi się wydaje.
Fajnie, fajnie, zobaczcie, o, tutaj widać, będzie teraz lepiej. O, tak sobie zwinamy i mamy kątówki, nie? Też mało miejsca zajmują. Bardzo fajna opcja, powiem wam. I wyszło tanio, bo wyszło taniej niż George Lesy chyba. Dużo taniej. George Lesy teraz po 50-60 zł za kabelek, a tu wychodzi 30. Także... No, zobaczymy. Dobra. Dobra, miśki. Ostatnia rzecz. Dawien dawno wyczekiwany equipment od BC Electronics. Słuchajcie, już go gdzieś porezałem, gdzieś leżał w szufladzie i nie miałem kiedy go ogarnąć. Słuchajcie, co to jest? To jest efekt, który ma zdublować gitarę. Ogólnie trochę jak delay to działa, tylko ma bardzo krótkie opóźnienie i na przykład możecie sobie wysyłacie sobie do wzmacniacza sygnał, jakby macie podwójną gitarę. Wet dry, czyli sygnał tego z waszego sygnału do sygnału dodanego, tutaj czas opóźnienia od 1 milisekundy do 30. Tu czy na wyjściu mamy tylko jeden dodatkowy sygnał, czy dwa. No i feedback, on jakby zwraca z powrotem i robi nam takie dodatkowe efekty. Do czego to może służyć? Oprócz tego, że działa, to nam zmienia nam to brzmienie gitary. Myślę, że fajną opcją to by było, gdyby na przykład Bartek może montować tutaj wyjście stereo. I na przykład gracie na dwa wzmacniacze, można... No co tam? Proszę. Dzieciaki się nudzą. Na czym to ja skończyłem? Aha, co będzie mógł, jak to by można fajnie wykorzystać? Zrobić tutaj dwa wyjścia, Bartek może to zrobić, i rozesłać to do dwóch wzmacniaczy, rozsyłając to do dwóch wzmacniaczy, żeby uniknąć nałożenia się dwóch takich samych fal, czyli odwrócenie fazy można tutaj zrobić, tak? Lekko opóźnić sygnał i nie będzie nam się psuło brzmienie, bo wiecie, jak jest ta sama faza, to jak jest odwrócona faza, to jest straszliwa kupa w brzmieniu, wycina połowę, 3/4 całego naszego brzmienia. Słuchajcie, Bartek pisał, że to można wpinać przed pętli pop, przed preampem, w różnych konfiguracjach. Ja to teraz zrobię, przygotowałem dwie próbki, czysty i brudny, czysty i nieczysty. Przepuszczę to, zrobimy sobie reamp, posłuchacie, oznaczę w filmie, który to jest przed preampem, a który to jest po preampie. No i sami ocenicie, jak to wszystko gra, nie? Dobra, to chwila pauzy, zaraz to wszystko podepnę i jedziemy. Thank you.
No cóż wam mogę powiedzieć, no equipment to jest bardzo specyficzna kostka. Zdecydowanie nie dla każdego, zdecydowanie już dla osób, które mają jakieś pojęcie i wiedzą czego chcą, bo ja na przykład nie mam pomysłu na to, jak to ogarnąć, co tutaj z tym zrobić, gdzie to wsadzić. No, zmienia to brzmienie, robi to trochę inaczej, tam dodaje, tutaj w tym, w tej pozycji tam przytałem, czasami się robi takie coś takiego dziwnego. Tutaj trochę można dodać te fida, no dziwne rzeczy to robi, kurczę, z brzmieniem. Ciekawe, ale bardzo specyficzne. No mówię, na dwa wzmacniacze, żeby nie odwrócić sobie fazę, przesunąć fazę, bo nie odwrócić, no to spoko, ale coś tutaj bardziej to... Nie mam pomysłu na tą kostkę, naprawdę nie mam. Dobra, to by było na tyle. Dajcie znać, czy używacie może paska takiego, czy może kawałków Bossa. Equipmenta na pewno nie używacie, bo to jest prototyp, jeszcze chyba nikt go nie ma oprócz mnie. Dajcie znać, czy wam się podobają takie rozwiązania, takie opcje, kabelki Bossa. Sam jestem ciekaw, tak to wszystko wypadnie po dłuższym czasie używania. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie, zostawcie jakąś łapę w górę, serduszko, miłość, cokolwiek. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale CTG TV. Adios.